Witam w niesamowicie krótkim filmiku. Muszę przyznać, że flakony Etatlip d'Orange fenomenalnie się prezentują w szacie czarno-białej. To, co chciałam powiedzieć, to teraz jeszcze przed wyjściem sprawdziłam nadgarstek, a na nim właśnie ten faun od rana i stała się rzecz, przepraszam, niesamowita. To, co w tym momencie jest z tego fauna, to w życiu bym nie skojarzyła z tym zapachem. Ogromne zaskoczenie. Owszem, ta nuta jest w składnikach i ona była wyczuwalna jeszcze wcześniej. Wspominałam o tym właśnie w opiniowaniu tego zapachu, czyli róża. Ale w tym momencie ślad po kocance, po szyprowości, po wszystkim zaginął. Generalnie jest taka cierpka, nawet dosyć taka kwaśnawa róża. Jeszcze spauzuję, jeszcze sprawdzę. Ta róża jest taka nawet cierpkawa, taka w stylu w połączeniu z geranium. Coś takiego jak w tym zapachu, który już niestety wykończony. Także jestem po prostu ogromnie miło zaskoczona i na pewno ten zapach, cieszę się już, że go mam aż tyle, wejdę teraz do użycia, bo to, co się dzieje właśnie po czasie, ta róża, to wszystko jest fenomenalne. To jest taka piękna róża. W ogóle jestem ciekawa. Nagram może filmik skóra damska kontra skóra męska. Jestem ciekawa, jak to będzie na Darku. Czy tam faktycznie pójdzie w taką stronę róże. No, to jest wynik już taki bardzo kobiecy tej róży cierpkiej. Także, jeżeli tak pójdzie, to znaczy, że ten zapach się nie nadaje na skórę męską. Znaczy przynajmniej, no, nie, że się nie nadaje na żadną, no, ale w tym przypadku, w naszym zestawieniu, czyli Darka skóra by tutaj nie była dobrym odbiorcą tego zapachu. Pod kątem tego, żeby był wydźwięk męski, tak? No bo nie widzę sensu używania zapachu na skórze męskiej, żeby miał wydźwięk damski. Więc co to, to nie. Także no na mnie ten zapach z takiego, powiedzmy, faktycznie uniseksowego klimatu ułożył się w stronę niesamowicie kobiecą. Zobaczymy, jak to pójdzie w stronę męską. Wydaje mi się, że jednak zupełnie inne nuty będą podbite, bo to już niejednokrotnie sprawdzaliśmy przy różnych zapachach, że takie klimaty uniseksowe, takie naprawdę dobrze uniseksowe, czyli takie, które faktycznie mogą piękne być na skórze damskiej, męskiej, które nie są takim czymś niedorobionym męskim bądź takim udziwnionym damskim, to faktycznie zupełnie inne motywy są podbijane przez skórę damską, zupełnie przez skórę męską. Także zobaczymy, może dam po prostu znać jako komentarz do tego filmu, jak to się ułożyło na Darku, albo po prostu będzie osobny film, zobaczymy. Może faktycznie zacznę reaktywować serię skóra damska kontra skóra męska. Bo faktycznie te różnice są czasami ogromne, wręcz przeogromne. Jeżeli chodzi o szatę graficzną tych flakoników, jak ja powiedziałam, przepięknie się komponują, jeżeli chodzi o tutaj kolorystykę czarno-białą. Nie wiem, czy któryś z tych flakonów etykietek mi jakoś szczególnie, czy któraś mnie szczególnie urzekła. Ale sam typ flakonu, takiego topornego, kanciastego, to jak najbardziej mi pasuje. Dajcie znać, czy u was były takie zapachy, które tak niesamowicie was zaskoczyły po czasie, bądź tak niesamowicie was zaskoczyły przy którymś z kolei użyciu, przy niby zmianie pory roku i tak dalej. Bo powiem szczerze, że to jest jeden z takich zapachów, które po prostu pokazały największe zaskoczenie, naprawdę. Chyba aż z taką zmiennością się jeszcze nie spotkałam. Kompletnie inny zapach.